Witam serdecznie w programie Pomów po piłce. Dziś pogadamy o wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. W hicie tej fazy rozgrywek w pierwszym meczu Paris Saint-Germain podejmował na Parc des Princes Bayern Monachium, mecz zakończony zwycięstwem Bawarczyków 1-0 po golu byłego zawodnika bądź co bądź PSG Kingsleya Comana. No i co można o tym meczu powiedzieć? No był to na pewno mecz stojący na niezłym poziomie, nie był to może wybitny poziom, nie był to jakiś też mecz, jak to się mówi, paździerzowy. Na pewno Bayern przez większość meczu kontrolował to, co się działo na boisku, bo powiedzmy sobie szczerze, to, co się dzieje po mundialu z Paris Saint-Germain, to jest coś nieprawdopodobnego. Z drużyny, która przed mundialem wygrywała niemal wszystko, tak drużyna PSG od powrotu z mundialu przegrała już 4 mecze w 2023 roku. To jest coś naprawdę niebywałego, ale może powiedzmy o genezie tego, co się w tym Paryżu dzieje, dlatego że no wiadomo, przed mundialem to po prostu tak. Kylian Mbappé no, chciał być liderem Francji, no co w sumie było najłatwiejsze i mu się to praktycznie udało. Neymar chciał przygotować jak najwyższą formę, by poprowadzić Brazylię do upragnionego od 2002, przepraszam, roku Mistrzostwa Świata w Katarze. Leo Messi chciał ten swój reprezentacyjny last dance po prostu zrobić sobie jako zwycięzca Pucharu Świata i koniec końców przygotował taką formę, że jemu i jego kolegom udało się to Mistrzostwo Świata zdobyć. Jednak po powrocie zaczęły się dziać, no powiedzmy sobie szczerze, dziwne rzeczy. Kylian Mbappé nie chciał skorzystać z urlopu i wydaje mi się, że to jest powodem jego słabej dyspozycji, tych kontuzji mięśniowych. Wydaje mi się, że nie powinien też występować w meczu Pucharu Francji z jakimś tam czwarto- czy piątoligowcem, by po prostu nabić sobie statystyk bramkowych, co jest kompletnie według mnie bez sensu. Po Neymarze widać po prostu, że już nie chce być w Paryżu i po prostu chyba też nie ma ochoty już na grę w piłkę po takim psychicznym przybiciu, jakim było dla niego odpadnięcie w ćwierćfinale Mistrzostw Świata i po prostu myślę, że on chciałby stamtąd odejść, być może wrócić do Brazylii, być może zakończyć już nawet piłkarską karierę, bo już wygląda na gościa, któremu się już po prostu grać w piłkę nie chce i wydaje się, że Leo Messi myślę, że też by chciał odejść z tego Paryża i swój taki koniec kariery zagrać może w MLS, może powrócić do Barcelony, może zagrać w swoim Newell's Old Boys, w którym wychowywał się w Argentynie, więc widać, że szejkom to się wszystko troszeczkę sypie w Doha. No, tam dział komunikacji ma naprawdę bardzo dużo do pudrowania, jeżeli chodzi o komunikację w PSG. Tam wiadomo, że Kylian Mbappé jest takim quasi dyrektorem sportowym i rozstawia wszystkich, kogo może po kontach, co też nie jest na pewno dobrą wiadomością dla tej drużyny, dla jakiejś takiej grupy, która wie, że właściwie od zdania kolegi w szatni może zależeć lub ich byt lub niebyt w Paryżu. Jeszcze żeby tego było mało, to kibice PSG nie są za nowym trenerem Christophem Galtierem, który, jak już mówiłem, miał bardzo dobry start na początku. No teraz wygląda to znacznie gorzej. Czy tylko to jest wina Christopha Galtiera? No, nie do końca, bo zobaczmy sobie, jak skonstruowana jest drużyna Paryża. Galtier zawsze w swoich byłych klubach grał systemem ze skrzydłowymi. W Paris Saint-Germain nie ma typowych skrzydłowych. Chciano sprowadzić Hakima Ziyecha i się nie udało. Po prostu Chelsea zagrało na nosie Marokańczykowi. Nie wiem, czy niechcący, czy celowo trzykrotnie wysyłali
złe wersje dokumentów i przez to tak naprawdę ten transfer nie doszedł do skutku. No i pamiętajmy, że Christophe Galtier też nie ma aż takiego doświadczenia w Lidze Mistrzów, jak choćby młodszy od niego Julian Nagelsmann. No dla niego to jest też nowum. Nigdy nie pracował też z takimi gwiazdami. Zawsze w drużynach, w których pracował, czy to w Lille, czy to w Nicei, to właśnie Christophe Galtier był liderem, a tutaj tak naprawdę musi te wielkie ego jakoś ze sobą po prostu poskładać, żeby to grało, i po prostu mam wrażenie, że to się wszystko rozłazi i myślę, że szejkowie z Doha, jeżeli nie uda się w rewanżu tutaj, że tak powiem, tego podnieść, to znów będzie rewolucja w klubie trenerowo, dyrektorowo, piłkarska, czyli znów będziemy mieli zaciąg nowych piłkarzy, pewnie odjedzie też autokar z dotychczasowymi piłkarzami, jak też mówiłem. Nie wiadomo też, co będzie z gwiazdami dzisiejszymi. No a jeżeli chodzi jeszcze o trenera Galtiera, no to tak się w sumie zastanawiałem się, przygotowując do tego odcinka, kto mógłby zastąpić Christophe'a Galtiera i kto by ogarnął tą konstelację gwiazd, jaką mamy w Paryżu. I do głowy przychodzi jedyne nazwisko tak naprawdę, Zinedine Zidane. Tylko pytanie, czy po pierwsze nie będzie czekał na Real Madryt, gdzie pozycja Carlo Ancelotti'ego też jest coraz słabsza. Dwa, czy nie będzie czekał na Juventus Turyn, gdzie być może przy nowym prezydencie klubu będzie trzeba budować nowy projekt. I pytanie, czy Zidane będzie chciał, powiedzmy sobie brzydko, brudzić swoją kartę prowadzeniem Paryża, bo to po prostu proste nie jest. Do tego trzeba mieć naprawdę przeogromną cierpliwość i przecież nie tacy trenerzy zjedli sobie już zęby na Paryżu. Byli Unai Emery, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti i żaden z nich nie był w stanie tam wygrać Ligi Mistrzów, więc może tam problemem nie jest po prostu szkoleniowiec, tylko toksyczne środowisko, jakie jest wytworzone wokół szejków, wokół całej otoczki klubu w Paryżu, więc zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyło. Oczywiście no dużo się też w grze zmieniło po wejściu Kyliana Mbappé, który to rozruszał. Jak już mówiłem, Messi i Neymar to troszeczkę wyglądali jak ciało obce w tej drużynie i troszeczkę to tam nic nie funkcjonuje i myślę, że gdyby Bayern i Choupo-Moting byli troszeczkę skuteczniejsi, to Bayern mógłby już tak naprawdę wczoraj zapewnić sobie grę w 1/4 finału, choć patrząc na to, co się wydarzyło wczoraj, są naprawdę tego bardzo, bardzo bliscy. A w drugim wczorajszym meczu, który miał miejsce i o nim troszeczkę krócej, AC Milan pokonał Tottenham Hotspur 1-0. No dwie drużyny, które w ligach są troszeczkę nienasycone. Dwie drużyny, które zajmują piąte miejsce w swoich ligach. AC Milan wychodzi też z takiego dużego dołu, gdzie nie mogli wygrać meczu w Lidze Włoskiej. Przegrywali właściwie z kim leci. Ostatnio w Lidze przełamali się z Torino. Teraz w Lidze Mistrzów przełamali się po golu Brahima Diaza, więc myślę, że w ogóle Stefano Pioli kupił sobie troszeczkę czasu tym Scudetto, bo myślę, że gdyby nie zdobył tego mistrzostwa, to myślę, że byłby już poza Mediolanem i w Mediolanie szukaliby nowego szkoleniowca, choć też pojawiają się spekulacje, kto mógłby nim zostać. Mówi się o Antonio Conte, który prawdopodobnie odejdzie z Spurs po zakończeniu tego sezonu, więc w obu meczach, który odbędzie się na Allianz Arena czy na Tottenham Hotspur Stadium, wszystko jest jeszcze możliwe. My się widzimy w kolejnych odcinkach. Jutro będzie odcinek o meczach Klub Brugge z Benfica Lizbona oraz Borussia Dortmund z Chelsea Londyn. Ja proszę o łapki w górę, suby i widzimy się już jutro. Na razie.